Do you know the definition of insanity? Znaczy my znamy kurczę definicję szaleństwa. Przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was w pierwszym odcinku z gry Far Cry 3. Na samym początku muszę chwilę pogadać, bo Far Cry 3 to jest, słuchajcie, no klasyk wszystkich klasyków, no jakby Far Cry 3, szczerze mówiąc, to jest jedna z pierwszych gier, które miałem okazję ograć, nawet tu mam opakowanie, no akurat dzisiaj musiałem zakupić wersję inną, bo tutaj nie chciało mi się szukać konta, ale powiem wam szczerze, że Far Cry 3 to jest według mnie chociaż pamiętam ten Far Cry sprzed 7 lat, oczywiście z gorszą grafiką, z gorszym wszystkim, to i tak Far Cry 3 był jedną z najlepszych gier komputerowych, w jakie miałem okazję grać, a na pewno najlepszą grą z serii Far Cry, według mojej opinii, ponieważ aktor, który grał głównego złego bohatera, zagrał to tak dobrze, że ja bardziej lubiłem złego bohatera niż wszystkich innych i chciałem, żeby zabijał dalej, żeby tylko gra była dalej. Słuchajcie. Zostaw lajka, zostaw komentarz, zostaw suba na dobry początek serii, a ja klikam opowieść. Testowałem już trochę, dzisiaj może być, wiecie, może być za głośno, może być kurwa za cicho, mogą być lagi. No to niestety wszystko muszę tutaj... Ej, krawa mi wysiadła. Kumanski? Ale jaja. Zowie. Ona tak ma czasem. Dzisiaj, słuchajcie, będę musiał wszystko ustalić od nowa, bo to pierwszy odcinek serii, nie chciałem sobie za bardzo spoilerować tego początku, więc puściłem go gdzieś w tle, ale nie chciało mi się, bo tam na początku się chyba biegnie, nie chciałem sobie tego spoilerować, przypomnijmy sobie razem, wejdźmy. 7 lat później, tak mi, słuchajcie, psychę zryła, jak miałem 12 lat czy coś takiego, 13 chyba. Jak zagrałem w gierkę, to tam było, gdzie się przechodziło przez takie ciała i tam twarze takie były zabite ludzi, tak mi to weszło w łeb, że od tego momentu, słuchajcie, nigdy w życiu już nie grałem dalej, więc nigdy nie udało mi się przejść Far Cry'a, bo jakby to mi psychę zryło, już pamiętam, no mówię, nie. Wtedy uświadomiłem sobie, dlaczego gry niektóre są od 18 lat. Dzisiaj mam 21 lat i mam nadzieję, że sobie poradzimy z tą traumą dziecięcą. Zagramy, słuchajcie, na poziomie wojownik. Nie zagramy na mistrz, bo ostatnio jak robiłem Fallouta na mistrz, na najwyższym poziomie, to się zesrać można było. Wojownik, myślę, będzie giga ciężkie i zagramy. Jakby były lagi, wszystko naprawię w następnym odcinku. No, tak jak mówię, nie testowałem. Zawsze mogę też te odcinki zatrzymać, chociaż na chwilę. Mamy jakieś ładowanie. No, niesamowicie, słuchajcie, się cieszę. Czekałem na ten moment, kiedy ponownie usiądę do tej gry. Taki moment nastał wreszcie. Powalona, chcę wam powiem. Jaram się jak dziecko. Widzę, że są lagi, ale to spokojnie. Na razie dysk, kurczę, płonie. 18 FPS-ów. Dobra, mamy to. Mam 9 FPS-ów, to nie jest dobra wiadomość. Dobra, widzowie, się nie da grać. Czekajcie, muszę tutaj na chwilę zatrzymać nagrywankę. Na szczęście mam taką opcję, za wszystko będzie tacy. Dobra, wyłączyłem kilka programów, zobaczymy, czy będzie śmigać. Jest chyba w miarę okej, na razie widzę. Tylko jest chyba cicho, delikatnie. Podgłosie wam. A, teraz nie słyszycie dźwięku chyba. Sorry. A,
Fajne w ogóle było całe to promo, nawet jeszcze podgłośnie, czekajcie. Sorry, mówię, że się giga nie przygotowałem, jest giga energia, jest wszystko giga, tylko no mega się jaram i patrzę, wiecie, to jest jak odpalenie Cyberpunka, to jakby też, albo Wiedźmina jak odpalałem, to jakby nie było mnie, nie? O! A gdzie napisy po polskiemu? Przecież mam odpalone. Rozgrywka? Siatka, oznaczenie bronią. Czekajcie, obraz? Napisy, włącz. Napisy... Było już włączane, ale to widocznie muszę od nowa. Dobra. Kurde, poczekajcie, jeszcze laguje. Nie wiem, widzowie, o co chodzi. Na razie widzę, że nie jest 160 FPS-ów pełne. Nie wiem, jakby to nie jest wina mojej karty graficznej, więc nie wiem czego. Przepraszam, widzowie, no jak ja to psuję, nie wiem, dobra. Nie może być tak, dlaczego tak nisko? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick! Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up, or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? But is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Down here. Czujecie napięcie? Ja czuję. Na głowie z świrem. I'm gonna relax because you, Juan, and your top guy brother, we're gonna have a lot of fun together Boss. While we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye bye. Hit you every fucking time, man. Ja nie wiem, co. Coś tak nie śmiga, ale powiem wam szczerze, patrzę na kartę graficzną, wszystko jest zużycie karty graficznej 40%. Wiem, czego to jest wina. To będzie, widzowie, wina tego. O, bez ramki, teraz. Czemu jest bez ramki? Przecież było full screen. Zachowaj. O, i teraz są FPS-y, kurwa, i zepsułem. Dobra, elegancko jest teraz. Teraz jest 60 klatek. Totalne miodzie jest. Bym sobie tak zgasił światło, bo to jest taki klimacik. Za bardzo na razie nie mam się co. Ja to oglądam na razie jak dobry film, wiecie, razem z wami. Na razie nie mam się co odzywać. Do tobą. Super jest to, że ja tą kamerą ruszam ogólnie i mogę ją sterować, to też jest super. Cutscenka jest jakby w gierce, to mi się podoba. Mamy punkt kontrolny i mamy FPS-y jakieś, tylko kurde, ja bym może. Ale z drugiej. To jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze. A może jedna klatka? Ja nie wiem jak na jakiej zasadzie to działa. Nie wiem, kurczę. O, teraz chyba lepiej go. Kurwa, ja nie umiem. Najgorsze, że ja gram z jedną słuchawką, a to jest taki klimatyczna giereczka. Dobra, na razie wszystko wygląda dobrze. Czekaj, ja tu badam, no zaraz idę. O kurwa, strażnicy. Czekaj. O kurwa. Już się trzymam, no.
A ja nie umiem. C. Czemu C akurat? Jo, pierwszy uper widzowy. Chęcim wykrycia pojawia się kiedy... Pojawia się kiedy... Dobra, dobra, tego owego. Siema. Nowy stanowucek? Dobra, kit z tym. Ale zostajemy wrzuceni na tego. Na głęboką wodę od razu. Jak idziemy? Tak bym chciał mieć podwójną tego. Podwójne słuchawki, a nie tylko jedne teraz. Nic nie słyszę. Znaczy mam, mogę założyć, ale są rozdupcone, kół. Mogę je skleić taśmą. Dumy, to jeden, nawet nie najgłupszy pomysł jest. Czy poczuć klimacik. Dobra, jakaś mapa i telefonik. No widzę, widzę. Weź mapę. Idziemy dalej, dobra. Jest gites. Koko, buk. Nawiązując do XQC. Kurde, nie wiem co mam mówić, widzowie, nigdy. Rokiem mam rzucać? Kurwa. Dobra, a kamienie. Ale to był taki suchar, przepraszam widzowie. Dobra, idziemy dalej. Po wzroku. Nigdy nie zostałem tak wprowadzony od buta w gierę, więc nie wiem co mam robić. Patrzę. Zostałem zastrzelony. Tak? Nie? Ale to jest taka dobra scena, żeby to zrobić. Dobra, bez mnie nie dasz rady, jaha. Jaha, ja w kurwę potrzebny giga koks jestem. Dobra grafika ogólnie, znaczy zgaduję, że to po jakimś reworku. O kurwa. Ops. Okej. Co oglądacie panowie? Dziwne te wiadomości. Coś wam telewizja. Skiń się w gęstych roślinach. Z pola widzenia, dobra. Panie zapobiega wykryciu, jasne. Rzucić kamieniem, jaha. Ale sens duży. Że tysiąc rzeczy naraz ogarnąć tutaj ogólnie. Nie dość, że troszeczkę ścina i chciałbym, żeby nie ścinało. No to... to jest dużo rzeczy. Ogólnie nagrywam ten odcinek w Full HD i to może nie być ogólnie najlepsza jakość, to prawda, ale następne się polepszam, obiecuję. Na razie muszę przetestować, bo widzę, że lagi. O kurwa. Czekajcie, spróbuję jeszcze jednej opcji, jak już na chwilę wyszliśmy. A, mogę wyłączyć w ogóle V-Synka. Spróbuję wyłączyć w ogóle V-Synka. Tylko nie wiem, czy wtedy nagrywanie nie będzie ścinać, ale zobaczymy. Nie no, u mnie jest 90 FPS-ów, u was śmiga elegancko. 80% karty graficznej, jest dobrze. Wiedziałem, kurwa.
Hey, Grant! Please, don't die! Hold on, Grant, hold on! Oh, God. To właśnie tego, co nie chciałem spoilerować, tego oczywiście, tych wszystkich poprzednich rzeczy. O, lipka. O kurwa. Dobra, widzowie, no nie wiem, co mam mówić w ogóle, nie? Ja w soku. Ja w soku. To jest taki troszeczkę parkę, to jest taki RPG. Ło kurwa, niedźwiedź. Parkę i to trochę taki niedźwiedź, więc... co? Co ja powiedziałem właśnie? Parkę to jest trochę taki RPG, więc będzie na pewno dużo... dużo szansy na, dużo możliwości na to, żeby się na jakiś temat wypowiedzieć. O kurwa, oni ze helikoptera zestrzymają. O, to jest fajne. A nie, dobra, to nie akurat. Ale raz na jakiś czas on kłopie sobie palec, urywa w pół. Dobra, emocje, nie wiem, co on robić. Kłócę, szybko. Tu mnie coś dorwie, tu mi coś wyskoczy na twarz, szybko. Wiedziałem, kurwa. Ciekawe. O, dawaj nóż, bierz nóż, bierz nóż. Bierz nóż. Bierz nóż. Jak my mamy? Nie wiem, jak my mamy. Mamy to my biec, widzę. Konaj rzekę. Da się zrobić. O kurwa. Leczonko. Nie no, nie mów mi, że w tutorialu umrę, bo będzie przypał strasznie. Jest to grubaśny film akcji. Ubisoft przedstawia. No właśnie, to wszystko było, słuchajcie, 17-minutowe intro. Właśnie zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę od razu, więc tak nie za bardzo miałem co powiedzieć. Ni to poustawiony dźwięk, ni to ustawiony, słuchajcie, nawet dźwięki nie były ustawione, więc ciężko mi było cokolwiek powiedzieć. No. Zaraz sobie na pewno na temat Far Cry i w ogóle różnych rzeczy porozmawiamy. Far Cry 3, moi drodzy, absolutna, przepyszna gra i warto ją sobie przypomnieć, czy warto poznać, jeżeli nigdy się Far Cry 3 nie grało. First Blood Achievement. Do you know the definition of insanity? The path leads to the heart. Follow the path, and you will find the answer. Where am I? What the hell? I'm a soldier. You are weak. Well, not all of you. The armor's been deadened to allow for the tatau. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. Insanity. Oh. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. Musiałem powiedzieć, że tego, że tu właśnie tego chłopa, co widzieliśmy na samym początku, to jest taki szef, jeśli chodzi o granie aktorskie. Mam nadzieję, że po takim czasie nadal będę tak uważać. Zacznie niestabilnie. 60, 100, 200, 120, 60.
know who you are, Jason. You are a warrior. And the Tatao will allow for you to reveal your true self. Tatao? O, zaraz się jak słodka. My older brother. O, brata. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. Zabijasz kursaki? No, you can only help yourself. I'm going to free you. Bierz ten nóż, Jason. Bierz nóż. Bierz nóż. Rób przed tobą. Found you on the beach. Welcome to Omanaki Village. It is something, isn't it, huh? Salamat, Tengahari. I have Jess and Brody with me. The man who escaped Vast Camp alive. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? Yeah. Calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Maksat, accepted. And I became a member of their tribe. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose. But my will is set on one woman. Cash for weapons. Oh. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. No, no, bo byłem na końcu, to tak zawsze się mówi. This is the first time for everything. Parkaj zawsze tam. Tego nie zabijaj, wiesz, a później bierzesz 30 osób, prrr, z karabinem na końcu wychodzi ze stacami 7000. Dobra, właściwie to aktualnie pierwszy raz jesteśmy w stanie cokolwiek kurwa pochodzić. Wydaje mi się, że giera chodzi niepłynnie. Dobra, widzowie, jest jakiś problem z tym kurczę Far Cry'em. Bo co nie zmieniam? Zmienię na ustawienie niższe, to mam mniej klatek. To bez sensu, to nie ma najmniejszego sensu, ty. Czekajcie, bo jeszcze jedną bym spróbował. Bo to mi się też ciągle wyłącza. Pełny ekran, a włącz jeszcze. Może teraz będzie git. Nie wiem, widzowie. Nie wiem, no co włączę niższe ustawienia, to mniej FPS-y. Przecież to nie ma sensu najmniejszego. Kurwa, jakie ziemniaki. Nie, no teraz to ta gra jak gówno wygląda. Nie, no widzowie. A czekajcie, zobaczymy jak wygląda giereczka. Wiem, że dzisiaj taki nie będzie słaby odcinek. A weźmy na najniższe. Tak z ciekawości. Mam 3 FPS-y więcej na najniższych. Plus nie mówiąc o tym, że wszystko wygląda jak gówno jebane. Tragedia, widzowie. O! A teraz nie widzę... A teraz escape mi przestał działać. Zajebiście. O! Co tu się stało? A, wy nic nie widzicie. Problem, widzowie, jest taki, że często właśnie te stare giereczki, które odpalamy, czyli ja lubuję się w takich ostatnio, czyli Gothic 2, Gothic 1, Far Cry, nie Far Cry, tylko Fallout 3, słuchajcie, niestety mają jeden wspólny problem i ten problem nazywa się: jedne działają źle, czasem mają błędy, wywala gierę, trzeba nowe jakieś patchy instalować, więc tak to, słuchajcie, wygląda, no potwornie niepłynnie to chodzi. A chciałbym jeszcze chwilę tutaj zrobić jakieś zakupy i tak dalej. Nieważne na jakim, słuchajcie, ustawieniach graficznych nie jadę. Po prostu no nie działa. To dobrze. Nie wiem, czy to jest stricte potwornie słaba optymalizacja gry. I nie wiem, czy nie potrzebujesz 3090, żeby odpalić tą grę, kurwa, sprzed 7 lat. Nie wiem, no nic. W każdym razie kupmy coś i jeszcze tutaj zobaczmy, zróbmy z dwie misje i będziemy kończyć, no bo tak to nie ma za większego sensu. Chyba musimy w ogóle dojść do jakby punktu, powiedzmy zapisu, że tam się odblokuje ten punkt i wtedy będziemy mogli zakończyć. Follow me, my friend. Tak, dupy mam. Yeah. Power comes.
comes from the jungle. Darmowa broń? Poka. Za darmo? Aha. Tak aktywujemy tego. You must learn the terrain. Know where to stand at all times. Vas uses the towers to map the island and to locate his men. Scramblers block access. Our people have no use for devices such as these. Nie da się jakoś za... A nie, da się zapisać. A nie, nie da się. No więc mówię. You will learn valuable information from them. Yes. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. No dobra, klasyka raczej. Iść nam do mastu radiowego. Dobra, no okej, okay, no... No dobra, no musimy iść, no nie mamy chyba wyjścia, bo niestety nie mogę zapisać giereczki. Na przejście tego poza odcinkiem nie ma najmniejszego sensu, tak samo jak granie tego wszystkiego od nowa, więc... słuchajcie, no przejdźmy, zobaczmy, podmyje z mapa? Nie. To jak odpalić mapę? Ktoś... Zero podręcznika, samouczka, coś? Plecach na łup. No nie, no jakby ja mapy bym chciał otworzyć, no nic. Jest jak jest, widzowie. Aha. Czyli nie tędy. Okej. Okay. Jest jak jest. Musimy, słuchajcie, musicie chwilę wytrwać. I później się zobaczy. Później się zobaczy, o co tu chodzi. Ja oczywiście odpaliłem giereczkę na DirectX 11. To może dlatego ma problemy z optymalizacją. Jest za dużo roślinności or whatever. Zobaczymy oczywiście. Będzie ustawiane normalnie po odcinku tego. Czy ja słyszę jakieś węże albo coś takiego? O kurwa, wąs. Mogę go opatrzeć? Znaczy... Opatrzyj to ja nie chcę, ja bym chciał go oskurować. Dobra, mamy $60. Przeczytałem fetysz pająka. To chyba raczej nie był fetysz pająka. Czy istnieje fetysz pająka? Nie wiem, wiem, że coś czuję 15 FPS-ów zaraz będzie, jak wejdziemy na ten maszt. Bo to mi się tak z cyberpunkiem kojarzy ogólnie. 100% cyberpunk. Cyberpunk. Nie no, kurwa, na tej karcie gra... Może i na cyberpunku najniższym miałem za 30 FPS-ów, okej. Okay. Ale, no, że ja mam w tej grze w Far Cry'u 30 FPS-ów, to jest chyba trochę delikatnie przesadzone. Jak mam tam, kurwa, wejść niby? Też czegoś nie rozumiem. O. Czyli czegoś nie rozumiem. No dobra. Idziemy. Nie wiem, do mnie tak wkurza, jak odpalam nową gierkę. Dlatego nie lubię grać w takie gry typu stary 3A. Plus zawsze staram się nagrywać najlepszej jakości, jakiej mogę. Na razie jest tylko 1000 Full HD. Mam miejsca bardzo dużo, bo niestety procesor graficzny, wiecie ile używa karty graficznej? 30% jakość plus 20% to jest nagrywanie, więc na spokojnie mam miejsce na to, żeby nagrywać serię w 2K i na to, żeby mieć więcej FPS-ów niż 10. Czy tam 30, co raz na jakiś czas się pokazuje niestety. Tak to wygląda. Tak w ogóle mapka wygląda. Całkiem w porządku. Tylko mnie oczy bolą, kurde, od tego. Będzie naprawiane w następnym odcinku, mówię wam. Wszystko będzie naprawiane. Jak w Assassin's Creed. Assassin's Creed'a też kupiłem, ale coś zaczynam żałować swojej decyzji. O zakupy tutaj Assassina. Coś czuję, że będzie 3 FPS-y na Assassinie. Ubisoft Optimization. A najgorsze jest to, że to jest Far Cry 3. A ja właśnie zakupiłem, żeby grać z ziomem też Far Cry 4, ty. I pobrałem. Niedobrze, ty. 3 FPS-y. Chociaż wiecie co? Obawiam się, że... Znaczy obawiam się. Coś czuję, że... A, skorzystać z jakiejś liny było. Czuję, że po prostu będzie lepiej zoptymalizowane, więc raczej powinno być git. Ta, pamiętam, coś takiego było. No, zajebiste. Żeby szybko zjeżdżać, żeby nie musisz schodzić. Pogadaj z penisem. Dobra. Nice ride, huh? It's done. Good.
Show me a map. Ach, coś to nie było przy tym zwyczajnie, tak zrobiłem specjalnie. Tak powiedziałem. Everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail. Not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Okej, okay. Mój instynkt mówi, że dotrzyj na łowisko, to ja mam, muszę... Halo, zapis. Nie. A czekaj, a tam jest jakiś opis, że... Czekaj, co tam było napisane? Aha, w punktach kontrolnych. A był punkt kontrolny? A skąd ja mam wiedzieć, czy był punkt kontrolny? Ja pierwszy Uber, dobra, gramy sobie widzowie, tu sobie przeszukamy pojemnik. Normalnie tak, o, tylko trochę kala w oczy, niestety. Wybaczcie, sorry, bo ja tak też gadam o tym. To jest tylko na jeden odcinek, mówię wam. W poprzednim, jak będzie, jak się skończy, tylko jakiś będzie punkt kontrolny. Ja oczywiście sobie odpalę grę, przetestuję wszystko. No i odpalimy giereczkę ponownie. Może na Direct, na innym Directie, chociaż oczywiście ten dostarcza większej ilości efektów. I przez to jest gra, gierka ładniejsza. Natomiast, no, nie będzie ładniejsza, jeżeli będzie używać 30% karty graficznej. Nie będzie działać, wszystko prawidłowo. Dobra, lecimy. Czekaj, nie będzie tu będzie jakby zapisany punkt kontrolny, więc ciężko mi określić, na jakim etapie jestem w stanie powiedzieć, że dobra, wydupcam. Mam nadzieję, że to będzie jakieś jasno opisane. Tu są skrzynki, powinniśmy je wziąć? Kurde, chyba tak, co? Dobra, zatrzymanko. Nie wiem, ile tu są warte te skrzynki i jak się je opłaca zrobić, ale... Wiecie, coś tam grałem kiedyś tutaj w różne takie RPGi i instynkt RPGowca podpowiada mi, że trzeba takie, że... No kurwa, no tu jest zaznaczone, ty, ale skamałas. Ten instynkt RPGowca podpowiada mi, że warto jest takie rzeczy szukać i takie rzeczy przeszukiwać. Chyba, że to jest żyć na górze albo coś. Zacznij na łowiska, no wiem. Fajne było, pamiętam jak grałem w... Kurwa, i wtedy jakoś lagów nie było. Kiedyś to było. Na pewno miałem 30 FPS-ów, bo to było 2012. Czyli trochę już czasu temu. Całkiem możliwe, że ktoś to ogląda za 5 lat i to wtedy jeszcze nawet się nie urodził. To było grane, pojebane to. Nie. Nie. Poproszę, gdzie jest punkt kontrolny? Nie, no ja nie wiem, czy ja chcę. Skąd mam wiedzieć, jak się nie znam na tej gierce? I tu mówić, że punkt kontrolny. No nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy warto, nie warto, dobra. Czerwone liście muszę pozbierać. Ale questik. Akurat tu musiałem, nie mogłem kurwa po drodze. A nie, już jeden zebrałem, dobra, czyli mogłem po drodze. Ale nie wiedziałem, że taki quest będzie. Dobra. I niebieski to pewnie przy wodzie, co? Będzie, chyba że na mapie będę miał zaznaczone. Mam zaznaczone na mapie? Oczywiście, że nie, dzięki. Okej. Okay. A, jeszcze skóry dzika muszę zabić. Zajebiście. No dobra, no to poznamy chociaż przynajmniej kilka mechanik gierki. Liczyłem na akcję, bo to są takie rzeczy, które robi się... Rzędzika? LSPD, LSPD. Jest nas 77. Nie, chyba nie ma tu dzika. Skąd ja wiedzieć, gdzie teren łowiecki być? Ty. Dobrze, źle. Czy to jest teren... Aha, tam mam iść gdzieś. A nie, to jest jakby cały bieżąc... Dobra, kurwa, nic nie wiem. 53 metry w dół, ale skamałas.
Dobra, idziemy tam. Można pływać w wodzie? Można. Wiem, że tu rekiny są. Nie jest to. O, liś. Proste, że upoli dwa skóry dzika. Dobra. Będzie dzik polowany normalnie tak o, na dziurę walony. Zobaczymy. Kurde, tak się chciałem odpalić. Mówię, nie no, co może pójść nie tak? Pomyślał Erik przed odpaleniem odcinka. Przecież, nie no, Far Cry 2 to jest 2013. Nie ma co testować i ustawiać odpowiednie ustawienia graficzne. Na żywca. No to sobie ustawiłem na żywca. Ale ustawionka była. Najgorsze jest to... O kurwa. Najgorsze jest też, że myszka mi niestety tak zahacza o podkładkę i wyrywa z niej jakby, kurczę, jakby taki haczyk był w myszce. Ja go nie potrafię niestety zlokalizować do końca. I... No i zahacza mi o myszkę. O ty, to są dziki! Zabity? Chuja zabity. Kurwa, co to jest za sens myszki? Kogo tu powaliło, ty? Nie, rozgrywka, dawaj mi tu sens myszki. Gdzie tu jest sens myszki? Poziom trudno. Nie wiem, co można zmienić. A, to słabo, bo ja sobie lubię tak pozmieniać. Wolę nie wiedzieć, że tak tego. Tak można. Sterowanie. Czułość przyspieszenia? Jakiego przyspieszenia? Czułość kamery chyba, nie? To będzie. To coś tak... No coś... Takiego? Nawet? Odrzucanie kamery, nie. Tryb sterowania, myszki, klawiatury. Większa prędkość kursora w zależności od prędkości przesuwania. No kto to kurwa używa kiedykolwiek? To jest tak w kompie, ty. Kiedyś może to było modne w sumie. Dobra, teraz jest jakieś w miarę okej. Okay. Nadal nie jest najlepiej, ale przynajmniej będę w stanie cokolwiek zrobić. Idziemy, polujemy na dzika. Ci to były dziki, bo ja myślałem, no to jak świnie wyglądało ogólnie. Ja myślałem, że to świnie jakieś albo coś. Mam nadzieję, że nie upolowałem go i za gdzieś nie zdech i teraz będę musiał go szukać po całym tym. Proszę, że idź. O! O kurwa, i muszę przeładować. Gdzie jesteś? Nie wiem, zaraz mi się amunicja skończy. Chodź tu. Ginąłeś? Kurwa, biegasz nadal? Przepraszam, panie dzik. Dzik, naciśnij escape. Dzik, mam nadzieję, że nie jadasz koszernego. Dziki to podstawowe źródło pokarmu. No właśnie, ja nie mięso jeść. Ja mięso nie jeść. A koszerne to znaczy konkretne, że to jest mięso jakby zabitego zwierzaka prosto, czy coś takiego, czyli że jakieś tam. Chyba coś takiego, nie? Że surowe mięso to jest mięso koszerne. To tak potocznie nazywane. Czyli właśnie jak Żydzi tego nie... Żydzi nie mogą jeść. Plecach na łup jest pełny. Dobra, czyli jeszcze polowanie na dzika. 30 minut. Właśnie w takich momentach zazwyczaj służy mi przycisk stop. Ale skoro to pierwszy odcinek, to zrobimy sobie giga długi i tak sobie pochillujemy. Następnych oczywiście, no takie to są takie misje poboczne, tak. Jak mi się wydaje. Szczerze, dobra, co ja pierwsze? Szczerze mówiąc, nigdy nie nagrywałem odcinka z Far Cry'a. A kiedy ostatni raz grałem, ty, fajnie była detal muszki. A kiedy ostatni raz grałem w Far Cry'a, to było, mówię, tak jak to jakieś, nie wiem, no, 9 lat temu. Wiecie, ile się przez 9 lat wydarzyło w komputerze i w ogóle w życiu? Dużo. 9 lat to sporo czasu. Mr. Jig. Dobra, dam sobie 3 minuty, jak nie to zatrzyma nagrywanie. O, jest! Tylko, że go dobrze trafić. Ładuj. Dobra, ustrzelony. Spoko. No co? Jak wykonaj więcej? Plecak na łupy, poka. No to wyżuj, ta? Czy co? Ta. To jest warte $1. Zdjęcie karła. Nagiego karła wskazujące w stronę, ale nie palcem. Okej.
Zachowam se. O, jest zajebiście. Upaluj o skórę i dwa dziki. Wykonaj szybką podróż do i spotka się z Denisem. Okej, czy mogę już zapisać gierę? Nie? My? O, a co to było? Nowy samouczek, szybko podróż. Dobra, ja umiem. Jestem kurwa klasycznym chłopem. Będę tego, będę jakieś tutaj rzeczy, że samouczki. Dobra, tu pokliknę, o, zajebiście. Kliknę tu prawo, lewo i elegancko jest. Wyzwól posterunek, dobra. Szybka podróż, coś pamiętam z tą szybką podróżą. Dobra, idziemy. Ale mi oczy bolą, kurwa, od tej gry. Szkale włosy tej giera. Dobra, no jakieś misje mam, nie? Czy coś? Dalekoż ty? Nie no, tu chyba kawałek, to z buciora normalnie. O ty, mam granat. Ale wam powiem, bym wysadził dzikę granatem. Coś mnie tak korci. Słuchaj, siema. Dennis, I've got the plants and animals. Good, then bend nature to your will. I will teach you. Użyj menu, aby przygotować mikstury. Now use the plant you found to craft two syringes. Pyk. 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 Jason, you may even find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Okej, okay. Wybierz, wykonaj. Yes. One last thing. The tattoo on your arm. It is a sign that you are special. That you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Skóra topira. Let me show you how to add to them. Możemy zrobić, potrzebujemy. With each tattoo, o a skill kurwa. Is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now I will teach you the takedown. Eliminacji? Jak eliminacji? Jak ja tu widzę przygotowywanie granatów? A na to kto zrobił taką czcionkę? Tragiczna jest. Nie, a to tu muszę sobie wybrać, tak? Czy co? Nie no. Pokaż tatuaż. Aha, i my cały mamy tatuaż zbierać? Nie rozumiem nic już. Ukończ więcej misji, więcej misji, więcej misji, więcej misji, więcej misji, więcej misji, więcej misji. Więcej misji, więcej misji. A nie tu, kurde. Dobra, a jest, a tu inny tatuaż. Tatuaż pająka. O, eliminacja jest. Kliknij F, aby usunąć po cichu wroga. Dobra. Okej. Okay. 3 expa dostaję, nie wiem, czy to dużo. Już wszystko? Co mam teraz zrobić? Co choose another? Co mam another? To czuł Zenader. No, no widziałem no. Złoty chce, czy chce. O. Znaczy no dobrze, no to, ale to co mam kliknąć teraz? Halo? Printerski wyślizg. Okej. Okay. Będziemy wchodzić w nogi przeciwnika jak Najman na boksie. Kurwa, no, ale powiedz mi, co ja mam zrobić teraz? Czy mi nie... No działa mi klawiatura, to o co chodzi? No dobra, mogę sobie tatuaż powiększyć, zajebiste tatuaż, super. Super, no pokaż, poka. Ale jest miodzio, ale jest szef. Coś mi powie, o co tu kurwa chodzi, czy nie? Czy no nie umiem wyjść normalnie z tego, z kitu. Aha, mam się nauczyć sprinterskiego ślizgu i chcę. Chyba z 5 minut to spędziłem. Jeszcze poza, po tym jak zatrzymałem. What the hell? Lisa!
shit! We have to get her back. Come, follow. Come? Dobra, widzowie, no nie będziemy tutaj robić tych rzeczy. Ja nie wiem, gdzie jest kurwa samouczek. Pierdolę ten. Nie chce mi się zapisywać. Nie, widzimy się jutro, bo ja muszę naprawić te lagi ogólnie. Więc widzimy się jutro. Odcinki są codziennie. Pamiętajcie, żeby wpaść linki w opisie. Dzisiaj nie jest mój dzień. O czym jest? Strasznie bolą po tym Far Cry'u. Czuję, jakbym się ujarał, kurwa. Dobra, widzimy się. Do zobaczenia. Jutro będzie lepiej. Sorry, że tak wyszło dzisiaj. Jakoś taki owo ten odcinek. Sorry, widzowie. Kocham was. Spadnijcie w linki w opisie.